Witajcie, drodzy pasjonaci. Temat płynnych wyrobów domowych dawno nie był poruszany, a akurat sezon na wiśnie. Co prawda film się ukaże pewnie długo, długo, długo potem, bo te procesy trwają, będzie już dawno po sezonie, pewnie jesiennie albo już późno jesiennie. Ale tu w słoikach trochę wiśni jest, trochę wiśni też jest tutaj. Jaki cel ma ten film? Pomysł na niego powstał z tego, że ja w swoim sklepie wiele, wiele razy odpowiadam, doradzam, jakie drożdże winiarskie do czego użyć, tak? I wszystko to wynika z dobrej praktyki winiarskiej, no i z deklaracji producenta, że do tego rodzaju owoców, do tego rodzaju wina takie drożdże są najlepsze. A co, jakby im stworzyć takie same, ale wcale niekomfortowe warunki i zobaczyć, czy jest jakaś wyraźna, wyczuwalna dla laika smakowego, bo ja siebie za żadnego sensoryka smakowego nie uważam. Mam zwykły, pospolity smak. Albo coś mi smakuje, albo nie. I żadnych niuansów na czwartym czy piątym poziomie nie wyczuwam. Więc przygotowałem sobie, najpierw co ja mam tutaj. Głównie wiśnie, ale nie wyłącznie, bo trochę mi zabrakło tego soku. Jest tu trochę winogron i jest trochę jabłka. Wysoki poziom zawartości cukru, bo jest tutaj 27-28 BLG. Czyli, no, jak na wino, bardzo wysoki. Chyba że ktoś celuje w mocne wina deserowe, albo ogólnie w mocne wina, ale mocne, wytrawne, to tak nie zawsze idzie w parze. Przygotowałem trzy rodzaje drożdży. I mam tutaj, pierwsze to są drożdże Burgund i są to drożdże płynne, ale nie takie drożdże płynne starego typu, że trzeba je było kilka dni wcześniej przygotować, żeby się namnożyły, dopiero potem użyć. Te są gotowe do użycia, niemal są płynne. Drugie to są drożdże Enovini Bio, drożdże w pełni ekologiczne. Zobaczymy. Pierwsze mają tolerancję do 14%, więc teoretycznie nie powinny nawet dać rady zjeść tego cukru, który tutaj w tych słojach jest. Czy tak będzie? Zobaczymy. Moim celem jest wino półsłodkie albo słodkie, więc nie będzie tragedii. Cel będzie osiągnięty, jak one całego cukru nie zjedzą. Ale zobaczymy, jak się zachowają. Drugie, tolerancja alkoholu do 16%. Może być różnie, jak się będzie w tolerancji trzymało. Może wyjdzie piwo, wino półsłodkie albo półwytrawne, może nawet wytrawne, chociaż przy tej zawartości cukru nie powinno. Zobaczymy, jak to się zachowa. No i szatany, czyli majonusy. Majonusy zwykle deklarują 16-18%, w tym wydaniu 21%, więc powinny pozamiatać, dosłownie pozamiatać powinny. Ja trochę zgrzany, przepraszam, bo tu tak fajnie wszystko ładnie stoi, ale ja już mam kilka godzin pracy za sobą, żeby to wszystko przygotować, a teraz tylko finalizuję przed kamerą, żeby się nie bawić w tę brudniejszą część pozyskiwania soku. Mówiłem o trudnych warunkach. Pierwsze to właśnie wysoki poziom cukru. Drugie to będzie właśnie to, że ja to wrzucę trochę niezgodnie ze sztuką, bo teoretycznie pożywkę powinno się podawać w trzech partiach, a ja dam ją w jednej partii. To akurat do bajonusów mam pożywkę na 25 litrów. To są trzy słoje plastikowe, w ogóle słoje z tworzywa, ale słoje fermentacyjne, czyli wykonane specjalnie w celu kiszenia, fermentacji, i dobrze się zachowują nawet przy wysokich zawartościach alkoholu. I w nich będę prowadził tą fermentację. Druga rzecz to to, że daję ich w dawkach za dużych. No teoretycznie na drożdżach się podaje te widełki z reguły od 10 do 25 bądź do 35. Ja tu mam 8, będę dawał całe dawki, więc one powinny bardzo szybko i bardzo mocno startować, ale co za tym idzie, przy szybkiej pracy mogą też popełniać błędy albo dawać jakieś cechy niekorzystne i łatwiej będzie je tutaj znaleźć. Zobaczymy, czy tak będzie. Mam nadzieję, że nie, oczywiście. Że one to zniosą. I co jeszcze?
taka sama temperatura, w tym samym miejscu będą stały. Zakładam, przynajmniej ja tak zakładam, taki jest początek, że te płynne, będę musiał sobie te słoje pooznaczać, że one wykonają całą robotę i to, co zostanie, będzie już gotowym winem. Być może podobnie, tylko z innym poziomem słodkości, będzie z tymi bio, ale bajonusy prawdopodobnie wyżrą mi wszystko do zera i będę musiał tu jeszcze sok na drugim etapie dodawać, bo nie chcę mieć wina wytrawnego o potężnej mocy. Ewidentnie wolę co najmniej półsłodkie albo wręcz deserowe, ale oceniał będę na tym pierwszym etapie, czyli kiedy będzie to się zbliżało czy też do zerowego poziomu cukru, czy też do bliskiego zerowego. Wtedy na tym pierwszym etapie spróbuję każdego z tych win, wtedy już, bo to już będzie alkohol, po to, żeby zobaczyć, czy są różnice. Na pewno są, tylko czy ja je wyczuję i jak bardzo, jakie będę miał wrażenia, czy to będą zupełnie trzy różne drogi, czy to będą wina bardzo podobne o innych cechach, bo zgodnie z teorią każdy szczep drożdży ma inny profil i może naprawdę dużo, dużo do tego wina wnieść. No, najgorzej powinny tutaj zadziałać pod względem jakości bajonusy, no bo one stawiają na moc. Ale ja już robiłem wino na bajonusach i wychodziło bardzo dobre, więc może nie będzie to w ogóle wyczuwalne albo i nie zaistnieje. Dobra, pożywkę odważę, dodam, wymieszam. Drożdże, żeby też nie było, że w którejś faworyzuję, bo jedne są teoretycznie uwodnione, bo są płynne, więc, ale ja i tak wleję do pojemniczka z przygotowaną, ostudzoną wodą po to, żeby dodać je na tym samym etapie i tak samo uwodnione jak wszystkie inne, więc drugie i trzecie też dodam, wymieszam, poczekam te 10-15 minut, zobaczę, czy na pewno są aktywne, bo to będzie widać, czy one ruszają. No tu nie ma cukru, ale mimo wszystko aktywność drożdży widać. One nie powinny opaść na dno i udawać, że ich nie ma, tylko powinny raczej się zbierać, tworzyć mętną mieszaninę i to będzie oznaczało, że są aktywne. Dodam, zakręcę. Coś być może gdzieś tam w narracji powiem w międzyczasie. Nie ma tutaj żadnej regulacji smaku, odkwaszania ani tym podobnych rzeczy, poza samą regulacją składem soków, bo to są różne soki. Sok jabłkowy o bardzo dużej słodkości, winogronowy też generalnie słodki o niskiej poziomie kwasowości, wiśniowy za to dość mocno kwaskowy, ale w bilansie to przynajmniej tak ustami, jak się wyczuwa, bez żadnych pomiarów, wychodzi to naprawdę przyzwoicie. Więc nie bawiłem się w pomiary kwasowości, nie bawiłem się w regulacje, bo powinno być w miarę dobrze. Działam. Thank you.
wygląda na to, że natura już zakończyła swoje działanie. I to przynajmniej 2 tygodnie temu, może nawet trochę więcej, bo nie obserwuję już na rurkach żadnej aktywności i poziomy się wyrównały. No teraz się trochę zdestabilizowały, bo słoje ściągałem z szafy, bo na szafie stały na mebrach w górze. W związku z tym trochę to popracowało i jakieś zakłócenie poziomu się pojawiło, ale tak było równo. Co prawda nie do końca wierzę, bo na tym słoju, gdzie były drożdże płynne, burgunda bodajże, to jest jeszcze jakaś delikatna pianka, a to może sygnalizować, że pomimo udaje, że nic się już tam nie dzieje, to jednak coś się dzieje. Te drożdże były teoretycznie najsłabsze, im byłoby najtrudniej, więc być może jeszcze jakąś śladową aktywność mają, a po prostu gaz sobie znajduje inną, łatwiejszą drogę wyjścia. Co było w trakcie, i to było też widać na przebitkach, które pokazałem, że tu, gdzie były bajonusy, praca była wściekła. Widać, że jest to pozostałość piany wysoka, szybka, mocna, aktywna. Tutaj nie ma takich pozostałości, aczkolwiek praca tych drożdży bio też była całkiem niezła. Jeżeli chodzi o drożdże płynne, to było najspokojniej. Te dwa nastawy zmętniały, czyli było widać, że drożdży jest mnóstwo, pracują i cały płyn był mętny w trakcie tej intensywnej pracy. Teraz już jest ładny, sklarowany. Ale na tych drożdżach płynnych nie było tego zmętnienia. Przez cały czas można było powiedzieć, że pomimo, że praca trwa, to jest to sklarowane, jest to klarowne, jest to przejrzyste. Mniejsza intensywność pracy, ale też nie było takiego zakłócenia. Myślę, że czas teraz zajrzeć do środka, zobaczyć po tym dość długim czasie, co ja tu mam, co osiągnąłem i czy są jakieś różnice. Kieliszki przygotowane. Nabieram taką małą miareczką i potem decydował, co z tym dalej. Już coś wiem. Przynajmniej jak się wkłada nos do słoja, różnica zapachowa jest. W każdym z tych trzech przypadków to inaczej pachnie. No i chyba zgodnie z oczekiwaniami zapach na najmocniejszym nastawie jest bardziej płaski. Znaczy on jest ciągle ładny. Gdybym nie miał porównania do tych dwóch, jest to bardzo fajny wiśniowy aromat. Niemniej tu jest zdecydowanie bardziej bogato. Wydaje mi się, że na tych drożdżach bio największy bukiet. Tu jest najwięcej zapachów i najładniej pachnie na tych drożdżach bio. Niemniej, może to nie być do końca prawda, bo ja już w tej chwili widzę, że to na drożdżach płynnych chyba jeszcze nie skończyło pracy. Dlatego, że wydaje się w słoju klarowne, ale po nalaniu do kieliszka już klarowne nie jest. Więc przyjdzie mi jeszcze na nie poczekać. No ale teraz spróbujmy. Tutaj kolorek ładny. Taki sam w przypadku drugiego. No i ten, o którym wspominałem, że wciąż jeszcze mętny. I to widać. Jest jeszcze niewyklarowany. Ale próbujemy właśnie od niego. Zapach bardzo fajny. Bardzo wyraźnie wiśniowy, taki aż
Jakbym na drzewie wiśniowym był dosłownie. Ewidentnie pracuje, bo wyczuwa tu się jeszcze to, że jest delikatny gaz. Jego może nie widać, ale to da się wyczuć, że gdybym to zabutelkował na tym etapie, to byłoby to prosecco. Słodkie, dość słodkie. Myślę, że na tym etapie już to jest pijalne wino deserowe. Słodkość fajnie zbalansowana z kwaskowatością wiśniową, ale to jeszcze popracuje. A skoro popracuje, to jeszcze troszeczkę tej słodkości zejdzie i to zadziała tylko na korzyść. Co z następnymi? Ekstra. To już jest gotowe wino. To można butelkować. Myślę, że z czasem tu dojdziemy do tego samego, ponieważ to też jest słodkie, nie półsłodkie, ewidentnie słodkie wino, więc tylko dla tych, którzy takie słodkie wina lubią. Świetnie zbalansowane kwaskowością, także to jest i świeże, i słodkie jednocześnie, da się naprawdę pić. Dobrze schłodzone, będzie naprawdę dobrze smakowało. Ja lodu do takich win dodawać nie lubię. Raz miałem gdzieś tam kiedyś, już nie pamiętam przy jakiej okoliczności, bardzo, bardzo słodkie wino jabłkowe, które się w żaden sposób pić nie dało. To wtedy wsypywałem całą szklankę lodu, zalewałem tym winem do pełna i na lato drink był znakomity. Ale nie, to już jest gotowe, bardzo dobre wino. Zrobiło się. No, moje panie będą zachwycone, bo lubią takie. Pozostaje to, co zdziałały na tym bajonusy. O, jest moc. Jest moc. No, z tym winem bym uważał. Dwie lampki już swoje zrobią. To jest półsłodkie. Tak, półsłodkie i to górna granica półsłodkości. Słodkie na pewno nie jest. Kwaskowość wszędzie jest na tym samym poziomie, więc tutaj jest bardziej wyczuwalna ze względu na tą niewielką ilość cukru, ale ten cukier, który jest, wystarczająco tą słodkość łamie. Dobre w smaku i tak jak się samodzielnie wącha całkiem atrakcyjne w aromacie wino, czyli najbardziej brutalne drożdże zrobiły z tego całkiem niezły trunek. W odniesieniu do tych bio faktycznie to pachnie lepiej. To pachnie lepiej, no i smakuje lepiej, dlatego że nie ma takiej mocy alkoholu. Jest też słodsze. No może gdyby to było mniej słodkie, to byłoby jeszcze lepsze i by w tym momencie na głowę biło to winko. To jest dla wielbicieli, ci, którzy lubią mocne, naprawdę mocne wina, to można powiedzieć, że został otrzymany trunek o dużej mocy i naprawdę dobrym smaku. Można byłoby się spodziewać, że te najbardziej brutalne drożdże pozamiatają cukier, ale dobrego wina z tego nie zrobią. A to jest całkiem niezłe wino. Tylko trzeba z nim uważać. Więc co? Z tym nic nie robię. To już jest półsłodkie i zakończyło pracę. Wyklarowane jest ewidentnie osad. Butelkuje. Zakończyło pracę. Słodkie, deserowe.
Bardzo dobre wino. Myślę, że będę musiał je chronić, bo szybko będzie znikało z półki. A to odstawiam. Zostawię mu jeszcze miesiąc czy dwa miesiące. Niech stoi i niech spróbuje się dopracować. Podejrzewam, że sobie poradzi i będę miał w efekcie coś podobnego do tego. Bardzo atrakcyjne w smaku. Bardzo fajny aromat też ma. Troszeczkę gorszy od tego, ale to może być spowodowane tym, że ono jeszcze pracuje i ten aromat się nie wykrystalizował. Kolorek naprawdę, naprawdę bardzo ładny. Piękny, rubinowy taki kolor. Świetnie w kieliszku wygląda. I proszę, za jednym razem udało się zrobić i eksperyment, i uzyskać dwa różne, a być może trzy różne wina. Liczę na to, że te będą dość bliskie sobie. I zasoby mojej piwniczki się poprawiły. Będzie tego troszeczkę więcej, no niewielkie ilości, ale przy okazji eksperymentu jeszcze jakaś wiedza konkretna z tego wyszła. Przypominam, że te drożdże miały niekomfortowe warunki pracy. Mogły naprawdę bardzo różnić się od siebie. Dramatycznie się nie różnią. To są wszystko dobre wina, smaczne. To jeszcze nie dopracowało. To już ewidentnie skończyło. Jest bardzo mocne, ale ciągle dobre wino. I to mnie trochę nawet zaskakuje, że przy tej deklaracji mocy tych drożdży, że i tej szybkiej, bardzo burzliwej pracy, że taka jakość została zachowana. Drożdże bio, rewelacja. Naprawdę rewelacja. Świetne, półsłodkie, tutaj słodkie, tutaj. A tutaj Cię jeszcze kiedyś tam przekonam, ale prawdopodobnie też słodkie wino, bliskie tego, tylko musi skończyć pracować, bo efektywność tych drożdży płynnych jest nieco niższa od tych sucharów. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Na razie. No i co? Wasze zdrowie. Teraz mogę to skończyć. Nawet to najmocniejsze. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam